Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Są młodzi, utalentowani, w dodatku wspaniale reprezentują województwo łódzkie w kraju i za granicą. 81 osób nagrodzonych jednorazowymi stypendiami naukowymi odebrało z rąk marszałek Joanny Skrzydlewskiej oraz Artura Ostrowskiego, członka zarządu województwa łódzkiego, listy gratulacyjne. Uroczystość zorganizowano w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii województwa łódzkiego w Łodzi. W gronie nagrodzonych znalazło się 46 uczniów i 35 studentów. Stypendyści zostali wsparci kwotą 300 tysięcy złotych. W ten sposób województwo łódzkie pomaga w rozwoju najbardziej uzdolnionych mieszkańców, którzy już niebawem zasilą rynek pracy. Drużyna Marcina Gortata i stacjonujący w Polsce żołnierze NATO zmierzyli się w meczu koszykówki. To szczególne wydarzenie zorganizowała w łódzkiej Atlas Arenie Fundacja Marcina Gortata MG13 z okazji 25. rocznicy wejścia Polski do NATO. Sportowców oklaskiwali m.in. Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego, Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz wyjątkowy gość, powstaniec warszawski Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon, strzelec, który w czasie powstania walczył w kampanii porucznika Gustawa w Reducie Ochota. Dochód z meczu przeznaczony zostanie m.in. na wsparcie utalentowanej sportowo młodzieży. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie świętował stulecie swojego istnienia. Było mnóstwo wzruszeń i refleksji. W uroczystości wzięli udział m.in. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego, oraz Marek Mazur, wicewojewoda łódzki. Absolwenci wspominali swoje szkolne lata. Było wiele rozmów o przyszłości i wyzwaniach, przed którymi stoi placówka. Społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar. Odsłonięta została również pamiątkowa tablica przed budynkiem szkoły. Szkoła w Czarnocinie to jedna z najstarszych szkół w powiecie piotrkowskim. Przez ostatnie stulecia miała nie tylko wpływ na życie tysięcy jej uczniów, ale stała się także nieodzowną częścią lokalnej społeczności. Właśnie minęło 10 lat, odkąd podróżujemy po regionie pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Spółka została powołana do życia przez samorząd województwa łódzkiego w 2010 roku, a działalność przewozową rozpoczęła 15 czerwca 2014 roku. Tym, co od początku wyróżnia ŁKA na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, jest nowoczesny i niezawodny tabor, wykwalifikowana kadra, atrakcyjna oferta, wielokanałowy system sprzedaży, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz dbałość o środowisko. W ciągu 10 lat z usług naszej kolei skorzystało 54 miliony pasażerów. Pociągi ŁKA pokonały ponad 36 milionów pociągokilometrów, łącząc bliższe i bardziej odległe miejsca ze stolicą województwa łódzkiego. Właśnie rozpoczynają się wakacje, więc zapraszamy do podróżowania pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywania wyjątkowych miejsc w naszym województwie.